W tej szerokości geograficznej najważniejsze jest chyba to, żeby jako tako znieść poranne mrozy. Zniosłem je, a kiedy słońce już jako tako wstało, to temperatura zaczęła się podnosić. Rosa mnie lekko zmoczyła. Najważniejszy był patent na nogi, bo nogi dostają w tej sytuacji najbardziej po dupie, a od dług się zaczyna. Patent na nogi był taki, żeby włożyć je do pokrowca na śpiwór. Metoda stara i sprawdzona. Wysoko w górach, jak się śpi, to się wkłada nogi do plecaka. Ostatnie 3 godziny to były naprawdę rzeźkie godziny. Słońce już wstało. Już jest na tyle wysoko, że zaczyna powoli grzać. Dostałem po dupie minionej nocy. Teraz tak, tylko trzeba teraz działać. Założyć buty, zrobić zaprawę poranną, przesuszyć śpiwór, rozpalić ognisko. No to w bój. Tak sobie pomyślałem, a co jakbym chciał się rozbić? O tak gdzieś tak u nas, w Eurosojuzie. Tak koło drogi jak teraz. Przecież by mnie zjedli. U nas to już w ogóle, służby to... tylko szukałyby sposobu na zdarcie ze mnie pieniędzy. Tymczasem w Rosji ktoś się w nocy zatrzymał, nieco mnie przebudził, pyta się okej? Okay? Mówię, no okej. Ja ty kto? No Polak, jadę sobie na stopa na Magadan. Ale wszystko w porządku? No tak, wszystko w porządku. Aha, no to udaci. Rosja. W Skandynawii też nie ma z tym problemu. Tylko jak już wspomniałem, społeczeństwo jest bardzo specyficzne. Tam od razu bym zwrócił na siebie uwagę. A to pociągnąłoby za sobą telefon na policję. Od urogi klimatu kontynentalnego jeszcze godzinę temu zwijałem się z zimna, a już chodzę w krótkim rękawku. Tak wygląda moje obozowisko. Kiwałem na tych kamieniach. Tam się suszy pranie. W nocy to ono zamarzło. Tam się śpiwór suszy, bo lekko zapał wilgoć. Tfu! Można opuszczać obozowisko i jechać dalej. Jak widać, suszę sobie klamotę na plecaku. Jesteśmy na placu budowy drogi Kołymskiej. Tam kierunek wschód, tam zachód. Z panami popijemy sobie przez chwilę herbatę i pojedziemy dalej. Chodziłem czaj papier. Wygląda na to, że mamy niczego sobie znalezisko. Jesteśmy za handlą jakieś 3 dychy na wschód. Miejsce prac drogowych, gdzie kiedyś stał łagr. I okazuje się, że chłopaki kopali piłę. Kunde. Najlepsze jest to, że ta piła jedzie ze mną do Polski. Uchwycie na rączkę w tej pile było oryginalne drewno. Więc to drewno postaram się zabezpieczyć jako tako. Mam nadzieję, że mnie z tym przez granicę przypuszczą. Niczego sobie pamiątka z Rosji. Z Kołymy. Tak wygląda kuchnia polowa na placu budowy w miejscu byłego łagru. Plan na najbliższe parę godzin jest taki, żeby sobie tu odpocząć, przesuszyć się, przepakować się jeszcze raz gruntownie i wyruszyć dalszą drogę. Dzięki temu prostemu zabiegowi uniknę bawienia się w ogarnianie ekwipunku dzisiejszego popołudnia czy też wieczora. Chłopaki powiedzieli mi, że mogę się kinąć tutaj, na tym łóżku. Oni żyją sobie w ten sposób. Mają tu prąd, ale to taki prąd na słowo honorów, że się go podłącza do agregatu i dopiero wtedy jest prąd, więc nie naładuje się tutaj, ale nie ma problemu. Tymczasem suszę się w tym miejscu, jak widać. Cały majdan wisi i schnie. Tylko trzeba go poprzekładać po to, żeby szybciej doszedł do siebie. Ja sam natomiast przez najbliższe 2 godziny będę odpoczywał w ten sposób, że rozwalę się w hamaku i odpoczywając sobie tutaj zajmę się odprawianiem listu do Polski. Powiedzieli mi, zostań Polak do 12, zjesz obiad, pojedziesz dalej. Klamoty będą posuszone, ja będę przepakowany, odpoczęty. Żydzkich przygód ciąg dalszy. Już przygotowałem naszą piłę do zabrania jej ją do Polski. Mam reklamówkę na cieszasz naklejącą, żeby ją jako tako zabezpieczyć. Z tego co się dowiedziałem, to tam dalej to łagrów jest tylko więcej.
Także Stalin to musiał być niezły kawał skurczybyka, że ludzi tak daleko odprawiał. My natomiast jesteśmy na placu budowy, gdzie robi się drogę w kierunku na Magadan i robi się nieco bardziej cywilizowaną. Tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą. Czegoś mi na tym stole brakowało. Tak patrzę, gdzie to jest? Tak patrzę, o no tak, majonez oczywiście. No. Jak żeby inaczej, no Rosja przecież majonezem stoi. I tak mi brakowało majonezu, a tu przecież no, pod nosem. Tylko, że w takim kubełku całym jest aż. Krasi dwa dziewuszka. No a to był diet, niezła dupa. Niezła dupa. Niezła dupa, to krasiwa dziewuszka. Niezła dupa. Niezła dupa. Niezła dupa. A dziewuszka jak? No, też dziewuszka, dziewczyna. Ojtunski kujar. Ojtunski kujar. Ojtunski, krasiwy dziewuszka. No u nas, nie znaju, ładne, zajebiste. U nas to już bywa zajebiste. No, w Rosji to, że bywa zajebiste. Najkrótsze rozwiązania są najlepsze. Rosyjski system mycia rąk. Oczywiście w gospodarstwach domowych, jak już mówiłem, to wygląda w ten sposób, że potem tę wodę można wykorzystać. Ale ponieważ tutaj jest bagno, w bagnie woda jest czysta, to można tej wody mieć pod dostatkiem, ile się tylko chce. Chłopaki nawet mają skonstruowany taki podest. Ja zaraz zademonstruję. Także jakby to się można śmiało pomyć. A ten usypany trakt to właśnie trasa kołymska. Natomiast dzięki temu, że tutaj mają te kopalnie tych żwirów i kamieni, to sypią to systematycznie coraz dalej. Tak, tutaj też chłopaki, jak się dowiedzieli, jak jest zaopatrzony, to od razu postanowili, że tak dalej nie pojadę. Nie ukrywam, jestem im za to bardzo wdzięczny. Na wyjeździe z placu budowy, czy właściwie z tej kopalni, rozminąłem z policją. Ta wyprawa jest zupełnie inna od wszystkich dotychczasowych. Poprzednie były nastawione na to, żeby paść tu i tu, spać w lesie, bawić się w survival i w ogóle takie tam. Natomiast ta wyprawa nastawiona była na taki charakter antropologiczny. W rezultacie czego na każdą możliwą opcję zatrzymania się i pogadania z ludźmi mówiłem tak. Skutek jest tego taki, że zasadniczo jeszcze przed Uralem skończyła się moja zabawa w survival. Mam ogromny plecak, a dlatego, że chłopaki mi jeszcze jakieś konserwy dorzucili i cukier. Mam też bluzę, bo dla nich to jest coś niewyobrażalnego. Dla mnie coś normalnego. A tak notabene bardzo fajna bluza. Także pamiątka z Jakucji niczego sobie. Na długie, długie lata. Na Syberii panowała tego lata anomalia klimatyczna i było chłodno, więc jakoś sobie z komarami radziłem. Natomiast tutaj widzę na bagnach kołymy tych takich meszek. Ja spróbuję je przez takie malutkie meszki, które wchodzą wszędzie. A najgorsze jest to z tych meszkach, że one są takie malutkie, a mimo że te skurczybyki są takie drobne, to strasznie boleśnie wgryzają się w skórę. Bandyckie meszki. Za mną, jak widać, gra muzyka klasyczna. Chłopaki stroją drogę. Czekamy spotkanie chyba z policją, bo jedzie jakiś radio z moją strony. Zobaczymy, czy da się to załatwić. Здравствуйте. Куда едете? В Магадан. И до Америки. Куда везете? А? Куда было? Я с Польши съем неделю автостопом. Что? С Польши съем неделю автостопом. Автостопом едешь? Да. Через Польшу, Украину, Россию. W Ameryku i obratna do Polski. Z nami pojedziecie. No i ujechałem kawałek od cywilizacji z policjantami. Akurat tutaj sytuacja jest o tyle inna niż w Polsce, że w Polsce od czasu afery Blue Taxi już na krzywy ryj z policją już się nie da. To jak widać, dało się. Ci policjanci byli tacy, jacy powinni być w Rosji policjanci. Popytali, ciekawi byli, podwieźli, zostawili. Pytają się, w mieście chcesz, czy na drodze pośrodku niczego? Oczywiście, że chcę na drodze pośrodku niczego. Gdy zejdzie się z drogi, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Wbijamy
hop, hop. I zaczyna się już takie jazdy. Dlatego tutaj nie trzeba daleko odchodzić od drogi, żeby się zgubić. Powiedziano mi, że mieścina, którą mam za sobą, to ostatnia mieścina na odcinku jakiś 600. Jedyna maszyna od godziny. Na takiej drodze trudno nie stanąć. Zdradź się, ja z Polski. Cio doma nie żyjące. Powiedzieli mi, że jak będą niedźwiedzie, to że mam wziąć kubek i łyżkę i głośno stukać. No ogólnie ludzie patrzą tutaj na człowieka jak na wariata. Zdradź się. Z Polski na Magadan. Zdradź się, maszyny podadą. Dojedziesz, nie możesz. 10 km się prawie. O, хорошо. Спирт? Спирт? Да, спирт. Прямо в речках текло. Это для дорожных строителей спирит. Właśnie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, a mianowicie kiedy jadę przez Rosję, to mówię, że no tutaj chciałem pokazać w Polsce, że tutaj normalny kraj w ogóle, że niedźwiedzi na ulicy u was nie ma. Ale tak zasadniczo to będąc w tej części Jakucji, to z tymi niedźwiedziami na ulicy się muszę lekko przeprosić. Wiedzieli, że jeszcze parę kilometrów niedźwiedzi nie będzie. Powiedzieli mi też, że latem jest okej, bo latem medyt jest syty, da? Że wiosną płocho, że wiosną to głodny i robi problemy strasznie, no. Duraczy! Okej, więc tak, tutaj pan... Okej. Więc tak, cały czas ze sprężerami dróg poruszamy się dalej w kierunku na wschód. Po ciut, po 10 km. O! Do świdania! Dla przygód w takiej pięknej krainie naprawdę warto wjechać taki hektar. A najlepsze jest to, że to dopiero początek i podobno im dalej, tym ciekawiej. To czoło gór wierchojańskich. Jedzie jakiś samochód. Jedyny od... Oj, od dawien dawna. Wow! Zobaczcie! Jest Polski! A ja сейчас немножко провезу тебя, там потом... В лесу спишь? Да-да. Ну и мне интересно только какая речка. Powoli wjeżdżamy w głąb gór wierchojańskich. Na szczęście Siergiej powiedział, że gdzieś tutaj jest taki fajny, duży potok, na którym się można ustanowić. Trochę się dzisiaj przyszlajałem, jak baran, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno jakieś wnioski z tego wyciągną na przyszłość. Na przykład takie, żeby nie jechać na pałę, nie wiadomo jak daleko, tylko się zatrzymać zawczasu, przespać się dłużej, odpocząć i zorganizować sobie obozowisko, nie na całą chwilę. W Polsce nikt to nie zna, kuda ja, w Rosji. Chciałoby się powiedzieć, że piękne góry, aż dziw, że niezamieszkane. Zwłaszcza, że lato jest naprawdę całkiem przyzwoite, bo temperatura skacze do 20-30 stopni. Natomiast jest pewien problem. Mówią, że zimą to tak około minus 50, minus 60. No. Ten rejon przypomina trochę Tatry Wysokie. Tam nawet w niektórych żlebach jeszcze leży śnieg. Jest takie słowo w języku rosyjskim, co się mówi, że naród ruski jest... No. Ja teraz naliję maleńczko, da? No. Że naród ruski jest gościoprzyjemny. Вот надо покормить. Да. Покормить надо туда. Да. Это надо покормить дорогу и попросить, что тебе нужно. На. И полей и брось. Туда выли. 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 Попроси что-нибудь, духов. Понял. А, это шаманизм. Да. И сало брось. Сало тоже? Да, 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 да. И конечно. И что-нибудь подумай. Сначала помышлять. Какие жичания. Czyli żeby na przykład droga się udała, albo żeby wrócić cały i zdrowy do Polski, więc w sumie to czemu nie. Tak samo jak w Buriatii była taka akcja, że tam podobne szmatki się wieszało, tutaj też, tylko że Buriaci oni są z reguły buddystami, natomiast
Якуті już вірю в шаманізм. Для тебе. Штахан, спасибо. Давай. Много що? Нормально. Jest leśny duch, który wcina salę. Ten malutki tutaj. Jesteśmy już z Rosjaninem po kilku kubkach, ale to nie przeszkadza w poprowadzeniu narracji na temat gór wierchojańskich. Na tych szczytach, które zasadniczo przypominają te tatrzańskie, tak naprawdę człowieka nigdy nie było. Bo choć nie są zbyt daleko, to zasadniczo nikt nigdy nie miał potrzeby, żeby tam w ogóle pójść. Przez Wierchojany po prostu się przejeżdżało od jednego zakątka cywilizacji w drugi. Powiedzmy, że jako tako się jeszcze trzymamy. Ruskie nauczyli, blać. A, widać, że nie umiesz kurić, aha. Bo? Ruskie nauczyli, blać. No jak widać, jesteśmy już po jakiejś siódemce z moim haszkiem. Tutaj ten posterunek nazywa się Szaman, a tak się nazywa dlatego, ponieważ są tu te wszystkie obiekty kultowe szamanizmu. Jest tak, że tak jak u nas katolicy, którzy chodzą do wróżki, tutaj też są prawosławne, które zostawiają sobie właśnie te szmatki. Ja też rzuciłem żarcie dla duchów, no bo tak mi powiedział Ruski. Z jednej strony mówię, że to jest niekonsekwentne z ich strony, to, ale sam to robię. Ja to robię na potrzeby dokumentu, nie na potrzeby jakichś tam religijnych czy szamańskich wynurzeń. To jest taka czysta woda, że w tej wodzie rosną takie rzeczy, że to się w pale nie mieści. O, wódka też jest. Tak w ogóle to chyba dawno nie piłem wódki. Jak czuję, że wchodzi mi dobrze, ale zarazem, że wchodzi mi szybko w głowę. Padło pytanie. Misza, jebniesz? No jasne, no Misza pewnie, że jebnie. Na początku myślałem, że koleś sobie robi jaja. Bo przecież byliśmy już po dwóch siódemkach. No on rzeczywiście odpalił kamaza i pojechał dalej. Jakiego ty familia? Dziećkowski. Dziećkowski? No. Dziećkowski? No. Polak? Polak. Nie, jechutuje. Mnogo nie buchaje. No tak. Po ciuciut buchaje. Ruskie mnogo buchaje. O, ruski, brat, to chuja buchaje.